i przeszliśmy na taką lekcję muzealną. Akurat dzisiaj jest malarstwo XIX i XX wieku. Dzieci dużo ciekawych rzeczy się dowiedziały, a zakończyły to swoim rysunkiem bardzo ładnym i wykonały też krzyżówkę. Myślę, że dużo w główce im zostało, także na pewno przyjdziemy tutaj jeszcze raz. No, oglądaliśmy obrazy. Można było zobaczyć dzieła sztuki, które ktoś stworzył. I te dzieła sztuki nigdzie indziej nie można zobaczyć jak w muzeum. Najbardziej mi się podobał obraz z martwą naturą. Były różne wizerunki osób. A najbardziej mi się podobały te rzeźby i te obrazy, w których wszystko wystawało. Jeszcze widzieliśmy obrazy, na których było przedstawione nagie kobiety. Najbardziej mi się podobały takie techniczne obrazy. Malowaliśmy sami obrazki kredkami. Edukacja w muzeach wygląda w różny sposób. Wiadomo, że zajęcia muszą być za każdym razem inne dla każdej grupy, która tutaj przychodzi. Ja teraz mam taką do Was prośbę, żebyście spróbowali narysować albo portret, możecie swojego kolegi, swojej koleżanki, mamy, taty. Może to być portret, albo możecie zrobić jakiś pejzaż. Ja myślę, że warto popularyzować sztukę i warto ją przybliżać. Nie zawsze jest rozumiana. Tutaj też jest rodzaj pokazywanych wystaw, jest specyficzny. To przeważnie jest jednak sztuka współczesna, co do której ciągle ludzie mają pewien dystans, wątpliwości w jej rozumieniu. I myślę, że warto zaczynać od najmłodszych, bo jeżeli ten dystans między sztuką współczesną, między jej rozumieniem będziemy niwelować już na takim poziomie, to potem łatwiej o kontakt, o to, żeby ludzie chcieli przychodzić częściej do muzeum. Był taki okres, że tak powiem, w życiu muzeów, że niestety dzieci nie uczęszczały do żadnych miejsc kulturalnych, czyli tak jak muzea, czy niekoniecznie akurat malarskie, ale tak samo muzea morskie czy bursztynu, były to po prostu nieuczęszczane miejsca. Dzięki tej akcji, która jest tutaj z gdańskimi lwiątkami, jednak to idzie w bardzo dobrym kierunku, bo dzieci jednak chodzą, mają wspaniałe, że tak powiem, wspomnienia i niestety, ale powiększają swoją wiedzę, poszerzają. Bywały już tutaj grupy prowadzone przez program Akademii Gdańskich Lwiątek i myślę, że jest to bardzo dobry program, ponieważ promuje różne miejsca związane z Gdańskiem, z gdańską kulturą i nie tylko, bo jest także, oprócz muzeów, jest także zoo jako miejsce warte odwiedzania. Więc myślę, że świetna jest to idea.